Zakończył się plener pod tytułem Myśleć fotograficznie. Czy nauczyłaś się tutaj czegoś, czy dało ci coś to, czy mogłabyś to nazwać jakimś takim właśnie przyczynkiem, jakimś takim zalążkiem właśnie do zmiany w twoim fotografowaniu? Czy poznałaś jakieś techniki? Podziel się z tymi. Tak, jak najbardziej. Chociażby to, że Orunia Dolna, to nigdy tutaj nie byłam wcześniej i nie przyszło mi do głowy, żeby tutaj przyjechać i popatrzeć na tą dzielnicę w ten sposób, który nam pokazałeś na warsztatach. Na plenerze spotkałam się pierwszy raz z techniką kumulacji momentów, co było dosyć ciekawe i chciałabym jeszcze nad tym popracować. I mimo, że miałam do czynienia wcześniej z fotografią i też starałam się troszkę inaczej na nią patrzeć, łapać jakieś ciekawe kadry, jakoś po swojemu to ogarnąć, to spotkanie tutaj z różnymi ludźmi, tyle ile ludzi, tyle wizji, tak, danego jakiegoś tematu, więc to było bardzo ciekawe. I na pewno dużo mi to dało. To jest jakieś kolejne doświadczenie, jakiś krok naprzód, więc bardzo się cieszę, że się na to zdecydowałam. Czy poleciłabyś te warsztaty? Jak najbardziej. Innym fotografującym? Jak najbardziej, oczywiście. Jest to bardzo ciekawe, bardzo fajnie prowadzone, jest bardzo fajny taki luźny klimat, nie ma takiej spinki, jakiegoś takiego reżimu czasowego. Mamy chwilę, żeby się zastanowić, jak zadany przez ciebie temat sfotografować, więc naprawdę bardzo mi się to podobało, bardzo fajna, miła atmosfera i było to bardzo fajny, spędzony czas. Dziękuję i życzę dobrego światła. Dzięki.